Gadający Świstak przedstawia Dobre wspomnienia. Moi drodzy, witam Was serdecznie już w trzecim odcinku z cyklu Dobre wspomnienia. Przy mikrofonie Gadający Świstak. I dzisiaj chciałbym gadać do Was o tym, jak dobre wspomnienia mogą powstać. Bo to ciekawe, czy jesteśmy w stanie wymusić na sobie powstanie dobrego wspomnienia? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć sobie tak, to jest ta chwila, z którą chcę zostać na zawsze, chcę, żeby to było moje dobre wspomnienie? No nie wiem, mnie coś takiego nigdy się nie udało samodzielnie. Zazwyczaj jest tak, że to są chwile, które przechodzą gdzieś bokiem, a dopiero potem z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że coś było akurat dobrym wspomnieniem. Ale dwa razy w życiu zdarzyło mi się tak, że w momencie, kiedy działo się to, co potem zostało moim dobrym wspomnieniem, ja mniej więcej wiedziałem, że to zostanie. I tymi właśnie dwoma wspomnieniami chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. Nie przedłużając, muzyczka i zaczynamy. Plastikowe kółeczko. Drugi, może trzeci dzień wędrowania szlakiem Świętego Jakuba. Trochę zabilbało. Powietrze było wilgotne od oceanu i duszne od spalin. Pachniało asfaltem, no i spalinami. Szedłem z Arturem, Polakiem, którego poznałem podczas poprzedniego noclegu. Rozmawialiśmy o ulotności chwil, podgryzając zerwane przed momentem jabłka. Droga wiła się po zboczu góry, a samochody nie oszczędzały się na niej. Stwierdziłem, że trudno zapamiętać to, co się chce zapamiętać, że pula naszych dobrych wspomnień jest całkowicie przypadkowa. Na to Artur zatrzymał nas. Ugryź jabłko, powiedział. Więc ugryzłem. Spójrz na drogę przed sobą, powiedział. Więc spojrzałem. A teraz spójrz na plastikowe kółeczko pod stopami. Spojrzałem. I to jest chwila, powiedział, którą zapamiętasz do końca życia. I zapamiętałem. I tak właśnie Artur, którego potem nie widziałem już nigdy więcej, stworzył jedno z moich dobrych wspomnień. Zupełnie intencjonalnie i całkowicie przypadkowo. A skąd przy drodze wzięło się małe plastikowe kółeczko? To nie miało żadnego znaczenia. I tak właśnie Artur, którego potem nie widziałem już nigdy więcej, manewrował mnie w dobre wspomnienie. Potem próbowałem powtórzyć tę metodę, ale przyznam szczerze, że nigdy mi się nie udało. Natomiast w pewien grudniowy poranek udało mi się dokonać czegoś troszkę innego. I nie wiem, czy można to nazwać swoistą epifanią, czy po prostu fartem. Zapraszam na drugie wspomnienie. 8:28. Kuchnia w domu na szwedzkiej. Niebo nie do końca wie, jakie ma zająć stanowisko względem sunących po nim chmur. Bezlistne drzewa lekko kołyszą się w takt bosanowy. Słońce chce się wprosić na śniadanie i mocną herbatę Earl Grey. A może po prostu przyciąga je dźwięk gitary. Przycupnęło na gwincie butelki i zastygło. W ustach czułem smak zbożowej kawy, a na skórze delikatny chłód jesiennego poranka. Spojrzałem na kalendarz. Był 6 grudnia, a potem spojrzałem na zegarek. Była 8:28. I tyle na dzisiaj. Na koniec chciałbym poprosić Was o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy moglibyście w komentarzach podzielić się swoimi sposobami na zapamiętywanie dobrych wspomnień? Czy dzieje się to zupełnie przez przypadek, czy może macie jakieś swoje metody, żeby coś zapamiętać do końca życia? A druga sprawa jest bardzo prosta. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zapraszam do wysłuchania kolejnych, do zasubskrybowania kanału, dodania łapki w górę, a także do odwiedzenia mojego bloga, który znajdziecie na stronie paśnienawarsztacie.pl. Gadał dla Was Gadający Świstak.